Hej, witajcie! Krótko i na temat ruszyło wydarzenie sezonowe Archiwa, czyli przede wszystkim tak głośno zapowiadany tryb Odwet oraz oczywiście powrót Insurekcji. Wiadomo, przedmioty kosmetyczne z zeszłego roku są ponownie dostępne do zakupu oraz pojawia się kilkadziesiąt nowych. Jednak moim zdaniem to właśnie Odwet jest wisienką na torcie, dlatego dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam gameplay nowego trybu, a dopiero potem prezentacja nowych przedmiotów kosmetycznych. Zaczynamy! Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Ok, jesteśmy w menu głównym i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to w zakładce graj mamy od razu dostęp do Odwetu. Natomiast wchodząc w salon gier, archiwa misji, jak sami widzicie, jest Odwet fabularny, Odwet ze wszystkimi bohaterami do wyboru, Insurekcja fabularna i Insurekcja z dowolnym wyborem bohaterów. Teraz tak, ta zakładka i ta zakładka to jest jedno i to samo. Się zastanawiam, dlaczego Blizzard tak zrobił? Może chcą wyraźnie wypromować fabularny tryb Odwet. Na dodatek, nawet w samym menu głównym też jest przycisk graj i to też jest ta sama zakładka. A może, tak sobie myślę, tutaj ta zakładka już tak zostanie. Od kilku tygodni pojawiają się nieustannie, codziennie tematy, by w końcu misje z archiwum zostały na stałe. Bo jaki jest ich sens, skoro znowu za 3 tygodnie one znikną? Niech Blizzard w końcu wprowadzi misję PvE. Nie wiem. Może to wskazuje na to, że twórcy się do tego przymierzają. Zobaczymy, ale wracając do gameplayu. Zagram sobie w Odwet fabularny, czyli do wyboru Moira, Reyes, Genji i Makri. Wybiorę na początek poziom wysoki, bowiem chcę Wam na luzie pokazać, jak wygląda cała misja. I teraz na chwilę się wyłączę, gdyż zostanie uruchomiony świetny filmik, który wyjaśnia, dlaczego misja Odwet się spartoliła. Jedna z placówek Overwatch została zaatakowana. Musieliśmy zareagować, ale oficjalnie mieliśmy związane ręce. Na szczęście, Blackwatch nie gra według zasad. Wiedzieliśmy, kto odpowiada za atak. Dostaliśmy cynk, że będzie miał silną obstawę. Misja była prosta. Wpaść i capnąć jego mościa, żeby za wszystko beknąć. Przynajmniej tak to miało wyglądać. Dobry wieczór, dowódco Reyes. Już widzę te nagłówki. Overwatch bezprawnie porywa znanego biznesmena. Nawet jeśli mnie aresztujecie, moi przyjaciele szybko mnie wyciągną. Całe to przedstawienie to tylko strata czasu. Masz rację. Reyes, coś ty zrobił! Nie taki był plan! Cóż, czas przejść do planu B. Ła, ale to było niezłe. Jak sami widzicie, wracając do gameplayu, mamy tutaj świetny sposób wybierania postaci. Bardzo mi się to spodobało. No, pierwsze co pomyślałem, to fajnie by było, gdyby Blizzard dodał takie coś do pozostałych trybów. Dobra, musimy zacząć od ładunku wybuchowego. Przygotujcie się. A teraz z której strony nas zaatakują jednostki szponu? Z tej strony, z lewej, dobra. Podstawowe jednostki, żołnierze, mają mało życia, zadają małe obrażenia,
ale występują w dużych grupach, więc czasami mogą stanowić zagrożenie. Za momencik też zobaczymy kolejny rodzaj. Headshot, headshot, headshot. Fajnie się tutaj gra z botami. Łatwo te headshoty wchodzą. Takie rozluźnienie na mniejszych poziomach trudności. Można sobie potrenować. Uważam, że znalazł pan skuteczne rozwiązanie, dowódco. Słyszałeś? Ninja zgadza się z moją decyzją. No, tylko nie zapomnij wezwać go na świadka. Nie pytaj, nie maga na górę. O, z góry. Dobra. Jest egzekutor, to jest kolejna jednostka. Bardzo szybko została zabita, ale normalnie to posiada więcej życia i zadaje większe obrażenia, tak? O, jest egzekutor, ładuje tą broń. Ale przypieprzył. Trzeba na nich uważać, dlatego stun Makriego, jak on ładuje tą swoją broń lub odbicie Genjiego, powinno wystarczyć. To jeszcze nic takiego, potem będzie. O, ci żołnierze takie fajne przewroty bojowe wykonują. Oni stoją, kucają, poruszają się. Ciekawe. Dobra. Też jak blisko do nich podejdziemy, to szybki atak wręcz wykonują. Okej. Okay. Egzekutor, stunek, ale znowu dostałem. Ukoście się przed moją wolą. Okej, dobra, wyłom już prawie gotowy. Tak jest, dobra, idziemy na dziedziniec. Wsłuchujcie się też w kwestie bohaterów. Wywiązują się pomiędzy nimi bardzo fajne dialogi. I tak jak w zeszłym roku, im więcej gramy, tym więcej się odblokowuje. Jakieś ich rozmówki. Dobra, teraz czas na pierwszego specjalistę. Snajper. Ła, też sporo życia posiada. Bardzo duże obrażenia zadaje, ale widzicie, troszkę się ta jej broń ładuje. Mamy czas na reakcję. Deflect Genjiego robi tutaj robotę. Uważam, że snajperzy nie stanowią zagrożenia. Wiesz, ale dlaczego? Uwaga na łodzie. Łodzie, dobra, to ja ulta sobie to żyję. Witam. O, i już pach, 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 pif, paf. I już nie żyję. Nadlatuje desantowiec. W te statki też możemy strzelać. Oj, snajper we mnie celował. O, wybuchają, jak otrzymają dużo obrażeń. Nie wiem jeszcze, co to daje takiego. Snajper już tam nie będzie. Może szybciej odlatują, jeśli zawczasu zadałem im sporo obrażeń. Dobrze, że ktoś trzyma moją stronę. Dobra, teraz będzie tutaj akcja. Kupsza! Jak w filmach akcji. Dobra. Jest we mnie smok! Kolejny desantowiec, a tam egzekutor. Stun. Znowu nie zdążyłem. I kolejny specjalny wróg. Zabójczyni. Upierdliwy skurczybyk. Teraz skacze kilka razy. Nieuchwytna. I teraz zacznie szarżować na kogoś. Na szczęście na nikogo nie wskoczyła. A jak kogoś złapie, to bieda, naprawdę bieda. Następnym razem trzymajcie się planu, co? Pilot Blackwatch. I teraz ostatni specjalny wróg, specjalista. Teraz już najgorszy. To jest szturmowiec. Najgorsze to u niego jest, że posiada szarżę Reinhardta. Sami widzicie. Oj, niestety pijawka nie żyje. Oj, i bardzo duże obrażenia. Naprawdę. Trzeba zestunować go, kiedy ładuje swoją broń. Bardzo kosmiczna ilość życia. Ała.
Ej, panowie, panowie, panowie! Dobra, leży. Ledwo. Dobra, spoko, ale to po prostu szturmowiec taki silny jest. Urocza z was parka. Dobra, wchodzimy do galerii sztuki Omnickiej. Zaraz coś powiem, tylko musimy sobie poradzić z tymi wszystkimi wrogami. Znowu tutaj, zaraz snajper na nas naskoczy. A czy nie snajper, tylko zabójczyni. Biegnie do mnie! Aj! Spadła! Wzięła Reapera, o, Gabriela jeszcze Reyes, a nie Reapera. Dobra, tutaj mam takie dziwne coś. Ja z traileru, jak to pierwszy raz zobaczyłem, myślałem, że to jest jakieś urządzenie szponu. To jest po prostu dzieło sztuki. No, myślałem, że trafimy na do jakiejś placówki badawczej Talonu. Dobra, mamy tutaj ostatnie miejsce. Czekamy teraz na desantowiec. Ale teraz się dopiero zaczyna jazda. To jest najtrudniejsze miejsce. Wszyscy, każdy rodzaj wrogów tutaj nadchodzi i tutaj najczęściej się umiera. No, ogólnie to chciałem sobie tutaj raz polatać po tej mapie, tak po prostu. Niestety nie jest dostępna, ten tryb nie jest dostępny w Custom Games. Ale na szczęście w przeciągu tygodnia, dwóch, Rialto pojawi się na serwerach testowych. Spiąć poślady. Spiąć poślady. O, dobra, zniszczyli. A, zniszczyli tutaj kelnera. Takiego, co jest na oazie. Też była jakaś kwestia. Tam chyba Reaper mówi do... Reyes mówi do Makriego. Zostałeś zwolniony z posady kelnera. Jak tam statystyki? Jest też inne menu ze statystykami, jak sami widzicie. O. Też ludzie się zastanawiali, że a może takie coś dodadzą do pozostałych trybów. Dobra, mamy zabójczynię. O nie, jest na Genjin! A, dobrze Deathman, dobrze Deathman tutaj ładnie leczył. Inaczej by było po naszym ninja. Okej. Czasem mi te AI tej zabójczyni mnie zastanawia. Takie chwile zmuły ma. A wyższe poziomy trudności mi się wydaje, że one się charakteryzują po prostu większymi obrażeniami i większą ilością życia, a nie lepszym AI. A moim zdaniem fajnie by było właśnie, żeby większe poziomy trudności oznaczały więcej wrogów i lepsze AI, a nie po prostu życie i obrażenia. O, snajper. No i po snajperze. Już momencik, zaraz nadejdzie pomoc. Gdzie nasz transport? Nie możemy czekać wiecznie. Ktoś mi mówi, że armia gnojków kierująca się na nasze pozycje nie ułatwia sprawy. Jak zwykle można polegać na instynkcie McCree. Coś chamska, no. Co się tak gapisz? Co się tak... Natratuję desantowie! Zaraz spamuję kwestiami. Oj, ała, 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 ała! Ale stun poszedł! By było po mnie, by było po mnie! Oj, na mnie jest namierzenie. O nie! Za nami szturmowiec! Jak on się tutaj dostał? Ała, 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 ała! Ładuję broń i stun!
Ała, 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 5 HP! Jest, nadlatuje. Dobra, jak tutaj nadleci desantowiec, to no niby może sobie przedłużać. Grać dalej. Jestem ciekaw, czy to działa jak na zasadzie Junkensteina Endless. Czy też można w nieskończoność tutaj sobie grać. Żeby jak najwięcej punktów zdobyć. Nie ma sensu, nie ma sensu. Wbijamy. Dobra, udało się. Ha, Zeraj będzie jeszcze trollować. Dobra, ja się znowu wyłączam, bowiem będzie jeszcze jeden fajny filmik, który podsumowuje misję w Wenecji. Zapraszam do oglądania. Nasz cel nie żył. Cóż, chyba dostał to, na co zasłużył. Chociaż to nie było w porządku. Nasze problemy jednak dopiero się zaczęły. Świat dowiedział się o istnieniu Blackwatch, a nowi gracze wypełnili lukę w szeregach szponu. Zastanawiam się, czy to nie wtedy wszystko zaczęło się sypać. No nie powiem, Gabriel Reyes nabroił. I to niestety przez niego Overwatch zaczęło się rozpadać. Ciekawe, czy już wtedy przestał dbać o tą organizację. A może Antonio przestał być potrzebny szponowi i zlecili Reyesowi zabójstwo. Uważam, że nowy tryb jest zarąbisty. Gra się dużo dynamiczniej niż na Insurrekcji. Cały czas coś się dzieje i misja jest mniej przewidywalna. Bardzo mi przypomina Left 4 Dead, gdzie ciągle pruje się do przodu, walczy z hordami zombiaków i co rusz napotyka się specjalnych przeciwników. Wiadomo, grając wiele razy w tym trybie na pewno się znudzi, jednak i tak jest dużo przyjemniejszy niż Insurrekcja. Innym razem zagramy sobie w odwet z dowolnym wyborem. Już wam mówię, że combo Orisy i Bastiona jest potężne. Pojawią się też filmy z Insurrekcji, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało, co nie? Dobra, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.